Dzień dobry, spójrzcie na to przepiękne otoczenie oraz krajobraz w moim tle. To miejsce to pięciogwiazdkowy hotel Mirage Park Resort, który znajduje się na Rivierze Tureckiej w małej miejscowości Gojnuk, niedaleko Kemer. To właśnie tutaj możecie spędzić wymarzone wakacje w towarzystwie gór Taurus, sosnowego lasu oraz palm. Hotel Mirage Park Resort jest to jedyny hotel na Rivierze Tureckiej, który posiada dietę bezglutenową w formie bufetu, ale znajdziecie tutaj także jedną z najbardziej popularnych kawiarni, a mianowicie Starbucks, gdzie czeka na Was aż 15 rodzajów wyśmienitych kaw, kilka barów z importowanymi alkoholami w cenie, wyśmienita i urozmaicona kuchnia, a także rodzinna atmosfera. Zapraszam Was zatem na krótki spacer po hotelu, abyśmy wspólnie mogli odkryć wszystkie jego atuty. Na terenie hotelu znajduje się mini zoo, co jest jedną z takich głównych atrakcji tego obiektu. To mini zoo jest atrakcją zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych i tam możemy znaleźć kilka rodzajów ptaków, m.in. czarne łabędzie, białe pawie, ale też kozice czy króliki. Takie króliki możemy też spotkać na terenie całego hotelu, ponieważ mogą sobie one tutaj hasać dobrowolnie i swobodnie. Są tam także koguty, jeśli więc dostaniecie pokoje, które są zlokalizowane bliżej naszej części z mini zoo, bardzo duża szansa jest taka, że będzie Was właśnie budzić rano pianie koguta. Po przeciwnej stronie mamy jeden z dwóch snack barów. Jest to snack bar, który jest podawany w formie à la carte i tutaj w menu znajdziecie burgery, makarony, sałatki i wiele, wiele innych pysznych potraw. To miejsce jest ulubione wśród osób, które kochają robić sobie zdjęcia na Instagram, bo właśnie tutaj, w tym pięknym sercu, znajduje się nazwa hotelu i można sobie taką pamiątkę zabrać do domu. Jeśli jednak nie za bardzo umiecie sobie robić takie ładne zdjęcia i chcielibyście mieć profesjonalną sesję zdjęciową, to w tym miejscu możecie wynająć takiego fotografa, który Wam właśnie zrobi pamiątkowy album ze zdjęciami z terenu całego hotelu. Jak widzicie, jesteśmy teraz w takiej strefie zakupowej, więc jeśli nie macie czasu czy ochoty jechać do miasta na zakupy, to tutaj znajdziecie tekstylia, odzież, produkty pierwszej pomocy, a także biżuterię i dmuchane zabawki do wody. Przejdźmy zatem dalej na teren naszego hotelu. Ta piękna antresola, która jest bardzo romantyczna i ukwiecona, to wspaniałe miejsce w ciągu dnia, gdzie możemy się schronić przed słońcem, troszeczkę sobie odpocząć, oczywiście wśród zieleni. Natomiast wieczorem to miejsce przekształca się w miejsce spotkań. Mamy tutaj bar, w którym znajdziemy również wybrane importowane alkohole i również zapalicie sobie tutaj shishę. Fajka wodna jest dodatkowo płatna, więc polecam Wam serdecznie właśnie w tym miejscu sobie ją skosztować. W hotelu mamy też przepiękną zieleń, jest duży alejek do spacerowania. No i z tego miejsca widzimy nasz budynek główny. W budynku głównym znajdziecie m.in. kawiarnię Starbucks, lobby bar, w którym napijecie się także Chivasa czy Jacka Danielsa, coś dla łasuchów, a więc cukiernia, coś dla miłośników sportu, bo profesjonalna siłownia, a także mini klub dla dzieci oraz bardzo eleganckie spa. Jeśli ktoś miałby ochotę na masaż, jest taka możliwość w hotelu. Widzimy tutaj również taras. To jest taras należący do restauracji głównej. I trzeba przyznać, że jedzenie to jest jeden z głównych atutów też tego hotelu. Mamy tutaj przede wszystkim kuchnię tematyczną, a więc codziennie zjecie coś zupełnie innego. Mamy również restaurację wydzieloną dla dzieci z dziecięcym bufetem, więc mogą tam sobie zjeść swoje ulubione przysmaki. Dla najmłodszych znajdziemy również potrawy w słoiczkach renomowanych firm. No i bardzo dużo pysznego jedzenia. Na pewno nikt stąd nie wyjedzie głodny. Ponad naszą restauracją znajdują się pokoje. To jest budynek główny, tak jak wspomniałam wcześniej, więc w budynku głównym mamy pokoje standardowe, które mogą być z widokiem na morze bądź na góry, pokoje corner, czyli narożne z widokiem na morze, junior suite, gdzie mamy już sypialnię oraz salon, a także bardzo duże, przestronne i komfortowe pokoje rodzinne, gdzie mamy już dwie sypialnie połączone drzwiami, dwie łazienki, dwa balkony oraz dwa minibary.
We wszystkich typach pokoi znajdziecie minibar uzupełniany codziennie, bezpłatny safe, zestaw do parzenia kawy i herbaty. No i to, co trzeba przyznać, to tutaj też w budynku głównym wszystkie pokoje posiadają wykładziny dywanowe. Mamy jeszcze budynek aneks, ale o budynku aneks opowiem Wam za chwilę. Powoli wyłania nam się kawałek basenu głównego. To jest właśnie ten nasz główny basen animacyjny, przy którym się dużo dzieje. I basen jest też bardzo fajnie zlokalizowany, dlatego że tutaj mamy widok na morze. Jeśli więc znudzą Wam się na przykład właśnie pluskanie w wodzie w basenowej, można sobie skoczyć na plażę. Jeśli z kolei promienie słońca będą Wam doskwierać, możecie sobie wybrać leżakowanie właśnie na terenie sosnowego lasu i odpoczywać sobie w cieniu. Warto też dodać, że tutaj blisko basenu głównego znajduje się snack bar, o którym Wam wspomniałam wcześniej, który serwuje dania w formie à la carte. Tutaj mamy coś dla smakoszy piwa, a mianowicie garden beer, czyli ogród piwny. Tutaj między godziną 12 a 16 możecie się napić 6 rodzajów piw, oczywiście schłodzonych. W taki upał smakują wyśmienicie. Można się tutaj schronić i właśnie takiego piwka skosztować. Natomiast wieczorem w tym miejscu jest jedna z restauracji à la carte, która jest dodatkowo płatna. Jest to restauracja barbecue, która serwuje tureckie jedzenie i bardzo Wam polecam, bo jest naprawdę przepyszne. Jak już jesteśmy przy restauracjach à la carte, to warto wspomnieć, że jest ich tutaj kilka. Wszystkie są dodatkowo płatne, jednak jeden raz na 7-dniowy pobyt możecie skorzystać z restauracji międzynarodowej. Natomiast pamiętajcie, że jeśli chcecie pójść sobie do takiej restauracji, to należy dzień wcześniej zarezerwować ją u Guest Relation. Powoli wyłania nam się też tablica informacyjna. Tam znajdziecie rozpis wszystkich zajęć, zarówno wieczornych, jak i dziennych, animacji sportowych oraz pokazów tanecznych. Tą alejką doszlibyśmy do naszego budynku aneks. Jeśli chodzi o standard pokoi, jest on taki sam. Jedyna różnica polega na tym, że w pokojach w budynkach aneks nie ma wykładzin. Jest to więc świetna opcja dla na przykład alergików, bądź też dla osób, które lubią wypoczywać w spokoju, dlatego że ten budynek zlokalizowany jest nieco dalej od całej strefy hotelowej. Widzimy tutaj także taki mały budyneczek. To są schody, które prowadzą pod ziemię i tutaj można właśnie dojść pod tą ziemię do sportsbaru. W sportsbarze możecie sobie obejrzeć mecz, możecie sobie pograć w kręgle, w PlayStation czy też w bilarda. Te atrakcje już są dodatkowo płatne. Polecamy szczególnie młodzieży oraz panom. No i tamtą alejką doszlibyśmy również do wspomnianej przeze mnie wcześniej restauracji międzynarodowej. Tutaj powolutku wyłania nam się z kolei aquapark. Ten aquapark jest przygotowany dla dzieci i dla dorosłych. Mamy tutaj 5 zjeżdżalni dla dorosłych, 3 zjeżdżalnie dla dzieci. Aquapark jest czynny od godziny 10 do 17 z przerwą na lunch. I obok niego znajduje się także basen relaksacyjny. Warto wspomnieć, że przy tym basenie również jest kolejny snack bar, a więc nie musimy iść do budynku głównego na obiad. Możemy sobie skosztować lunch właśnie w tym miejscu. Tutaj już jest podawany on w formie bufetu i mamy tam na przykład hot dogi czy kumpir. Kumpir Wam polecam, jest to taki duży ziemniak faszerowany masłem oraz warzywami. Jak już jesteśmy przy aquaparku, wspomnę też krótko o mini-klubie, który znajduje się właśnie w budynku głównym, bo jest on absolutnie nowy, przystosowany dla dzieci w wieku od 4 do 12 roku życia i on jest otwarty od 10 do 23, więc przez cały dzień dzieci mogą tam spędzać czas, a jest co robić, bo mamy tam na przykład akademię muzyczną, gdzie dzieci mogą się uczyć gry na instrumencie, mamy akademię plastyczną, gdzie mogą rozwijać swoje talenty malarskie, dużo zajęć sportowych, i wiele, wiele innych atrakcji, na przykład nauka pływania. Dla nastolatków również coś się znajdzie, ponieważ dzieci od 13 do 17 roku życia również mają swój program animacyjny. Tutaj powoli widzimy arenę animacyjną. Wieczorem odbywa się tutaj mini disco dla najmłodszych, a po mini disco mamy pokazy taneczne, pokazy cyrkowców i wieczorne show. Natomiast nie jest to jedyna scena animacyjna w tym miejscu. Zabieram Wam, żeby Wam pokazać jeszcze jedno miejsce.
Za moimi plecami powoli wyłania się kawałek ogromnej sceny. Na tej scenie już się odbywają koncerty gwiazd, muzyka na żywo i w tym miejscu również po tym programie animacyjnym wieczornym jest codziennie do drugiej w nocy dyskoteka. A więc jest to hotel nie tylko dla rodzin z dziećmi, również dla tych, co szukają właśnie rozrywki. Dodatkowo obok znajduje się Moonlight Bar, który jest czynny aż do godziny 5 rano. Natomiast po zamknięciu baru, jeśli nie znudzi Wam się nocna eskapada, chcielibyście kontynuować swoje nocne życie, możecie się udać do baru Tropicano, który znajduje się w lobby, bo on jest otwarty od 5 rano. Dzięki temu macie tak naprawdę 24 godziny na dobę dostęp do baru. No i w tle widzimy jeszcze przepiękne kabany. Kabany są dodatkowo płatne, ich cena zależy od tego, którą linię brzegową wybierzecie. Oczywiście ta najbliżej morza jest najdroższa, natomiast wszystkie z nich zawierają serwis oraz obsługę kelnerską. Szczególnie polecam właśnie na wykorzystanie takiej kabany osobom, które lubią spokój, ciszę i troszeczkę kameralne warunki. No i powoli idziemy sobie naszą promenadą, która znajduje się między częścią hotelową a plażą. Plaża jest tutaj ogromna, piaszczysto-żwirowo-kamienista. Mamy tutaj oczywiście serwis bezpłatny, a więc parasole, leżaki i ręczniki są w cenie. Plaża ma aż 450 metrów długości. Mamy tutaj certyfikat błękitnej flagi, a więc mamy pewność, że jakość wód jest bardzo wysoka. Przede wszystkim znajduje się tutaj również pomost, na którym możemy sobie skorzystać oczywiście też z baru. A dla amatorów adrenaliny znajdzie się też właśnie trochę sportów wodnych, bo mamy tutaj parasailing, mamy także banany, skutery i wiele innych atrakcji. No i powoli nasz spacer dobiega końca, więc jak sami widzicie, hotel Mirage Park Resort to jest miejsce nie tylko dla rodzin z dziećmi, ale też dla kulinarnych smakoszy i dla osób ceniących rozrywkę, bo mamy tutaj aquapark, mini zoo oraz mini klub dla dzieci. Mamy przepyszną kuchnię, zwłaszcza z dietą bezglutenową w formie bufetu, pyszne drinki, no i przede wszystkim dużo, dużo rozrywki. Bardzo bogaty program animacyjny. Jeśli więc razem z Coral Travel Poland chcielibyście się znaleźć w tym hotelu, zapraszam Was serdecznie już dziś do rezerwacji hotelu Mirage Park Resort. Ja się z Wami żegnam z tego miejsca i pędzę napić się mojej ulubionej kawy po turecko. Do zobaczenia w Turcji.